Państwo, teraz kolejne przemówienie rektora. Spójrzmy na to z punktu widzenia, że rok ten jest rokiem księdza Piotra Skargi, który mówił, że długie się wydaje kazanie godziny trwające, niedługa uczta trzy godziny trwające. Postaram się do tego dostosować. Szanowni drodzy Państwo, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu powstała w 2005 roku. Na decyzję o jej powstaniu wpłynął głos wielu instytucji, a przede wszystkim wielu osób, które wówczas wykazały się wspaniałą perspektywą myślową. Mając na uwadze czas i fakt, że w 2015 roku uczelnia będzie obchodziła swoje dziesięciolecie istnienia. Bezsprzecznie więc dzieło powstania uczelni to wspólna, ważna, doniosła decyzja różnorodnych środowisk ludzi. Zostało to zauważone już na początku jej funkcjonowania w postaci wyróżnienia przyznanego w 2005 roku przez Związek Gmin i Powiatów Małopolski tytułu Lider 2005. Przewodniczącym kapitułu tego wyróżnienia był wówczas Kazimierz Barczyk. Kolejne lata funkcjonowania uczelni to czas tworzenia nowych kierunków filologicznych, humanistycznych, społecznych. Filologia, politologia, zarządzanie, pielęgniarstwo, pedagogika, wychowanie fizyczne. Ale z drugiej strony to też wyż demograficzny i chęć kształcenia ze strony wielu studentów zapewniający dużą liczbę studentów. To też profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Śląskiego. Imponujące inwestycje, czego dowodem jest między innymi ten budynek. Ale nic nie jest dane na zawsze. Zawsze więc następują zmiany, wyzwania w relacji rozwoju cywilizacji. Nowoczesne na XXI wiek oczekiwania. Nowe władze uczelni, które mam zaszczyt reprezentować, u progu swojej kadencji stykają się z faktem, że wśród 460 uczelni w Polsce trzeba wypracować, żeby nie powiedzieć, wywalczyć pozycję, aby uczelnia państwowa, taka jak nasza, funkcjonowała i rozwijała się w realiach XXI wieku. Zderzając się z kolejnym faktem spadającej liczby potencjalnych studentów i z kolejnym wyzwaniem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w ramach strategii Europa 2020. Spotykam się z różnymi głosami. Obok tych, które na szczęście są w mniejszości, a mówiąc o nastawieniu się na pewne przetrwanie, większość jednak popiera mnie, że uczelnia musi mieć dwa płuca. Mam tu na myśli jedno płuco, czyli kierunki humanistyczne, społeczne oraz drugie płuco to kierunki techniczne, ścisłe. To tak jak ze zdrowiem człowieka, który oddychać powinien dwoma płucami, by nie mieć zadyszki. Należy więc przygotować ofertę kształcenia studiów dla studentów w oparciu o zgłaszane potrzeby potencjalnych przyszłych studentów środowiska. Stąd jesteśmy w trakcie przygotowania nowych kierunków, takich jak m.in. informatyka, studia inżynierskie, który to kierunek powinien zostać uruchomiony już za rok. Wspólnie z renomowaną Szkołą Średnią, Zespołem Szkół Towarzystwa Salezjańskiego pragniemy uruchomić studia inżynierskie na kierunku mechatronika. Mając na uwadze także kierunki w obszarze zdrowia, a związane z wyzwaniami cywilizacyjnymi, został złożony przed 3 dniami przez nowe władze wniosek pod nazwą Praca Socjalna. Było to związane z możliwością sfinansowania tego kierunku w ramach ogłoszonych 6 sierpnia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursów, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020. Został złożony wniosek na nowy kierunek, jego sfinansowanie oraz nowo uwzględniające rzeczywistość studia podyplomowe w zakresie zarządzania na łączną wartość kwotę 7 milionów złotych. To niebagatelna kwota, ale chcę jednocześnie podkreślić, że w przygotowanie tych wniosków zaangażowali się pracownicy uczelni, administracji, sympatycy, naukowcy, jak także władze samorządowe, miasto, powiat, instytucje zatrudnienia. To nam pokazuje na wielki, wspaniały potencjał tych osób i rzecz wspierania tego, co służy rozwojowi uczelni, ale także życzliwość władz.
To pierwsze tak duże złożone wnioski przez uczelnię, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że wcześniej uczelnia uzyskała środki w ramach konkursu na realizację studiów pomostowych w zakresie pielęgniarstwa oraz uczelnia realizuje projekt Przyjazna Gmina. Wszystkie uczelnie w Polsce wkraczają w nowy etap związany z wdrażaniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i krajowych ram kwalifikacji. Wszystko to zmusza do szczególnej uwagi w przygotowaniu studenta pod względem jego wiedzy, umiejętności i kompetencji. To wcale niełatwe zadanie. Musimy się z tym zmierzyć, bo uczelnia to świat wiedzy i nauki. Pracownik naukowo-praktyczny musi mieć czas, pieniądze na własny rozwój. Ale w trosce o dobrze przygotowanego absolwenta trzeba podołać tym wyzwaniom. Stąd taki rodzaj uczelni państwowych, jak państwowe wyższe szkoły zawodowe, a co za tym idzie i nasza uczelnia, powinien uzawodowić swoje nauczanie. To jest celem naszej uczelni. Powinniśmy w oparciu o współpracę z lokalnym środowiskiem, pracodawcami, przygotować studenta do zetknięcia się z rzeczywistością absolwenta. Chodzi nam o zawodowe, praktyczne przygotowanie studenta, jak także jego kompetencje miękkie. To ma być atutem naszej uczelni. Aczkolwiek język studenta staje się listem obrazkowym, krótkim, często niezrozumiałym, e-mailowym, jak chociażby w przykładowym e-mailu do mnie. Cytuję. Dzień dobry panie prof. Kropka. Czy będzie pan prof. Kropka miał jakiś dyżur w następnym tygodniu w Instytucie E. Kropka? Z poszanowaniem P. Kropka W. Kropka. Koniec cytatu. Niewątpliwie wynika to z faktu, jak pisze trafnie Eryk Mistewicz, zajmujący się wizerunkiem, cytat, informacji jest za dużo, a świat wcale nie jest matematyczny. Świat jest do powiedzenia. Jeśli nie będziemy potrafili go sobie innym opowiedzieć, to go nie przyswoimy, nie opanujemy. Przytłoczy nas masą informacji, pomysłów, idei, zylionami bajków. Koniec cytatu. Stąd na uczelni, na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za wychowanie i kształcenie studenta. To nie tylko uczelnia, ale otoczenie, instytucje powinny się nawzajem przenikać. Czy uczelnia może się zamknąć w okowach swojej naukowości? Faktu, że jest wyróżniającą się, chociażby tutaj, instytucją spośród wszystkich szacownych, szalonych instytucji? Odpowiadam z całą stanowczością nie. W przypadku naszej uczelni mamy w mieście tak wiele instytucji. Uczelnia przecież jest cząstką miejsca pamięci obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. To tutaj trafił pierwszy transport polskich więźniów politycznych w czerwcu 1940 roku. Ten symbol tragedii XX wieku, symbol Auschwitz, obieguje nas, abyśmy swoimi staraniami wpisywali się w działania na rzecz pokoju i pamięci. Stąd dla uczelni powinna być tak ważna, istotna współpraca właśnie z miejscem pamięci Muzeum Auschwitz-Birkenau. Także ważna jest współpraca z innymi instytucjami, jak Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, Centrum Dialogu i Modlitwy, Centrum Żydowskie. Pamięć o przeszłości to najistotniejszy zakres zadań dla naszej uczelni. Należy oczywiście poznawać potrzeby regionu, wyzwania, jego trendy. Temu ma służyć współpraca z instytucjami województwa, powiatu, miasta, samorządu z Oświęcimia, powiatu oświęcimskiego i z okolicznych powiatów sąsiednich. W tym miejscu wyrażam moje gorące podziękowania za spotkania z marszałkiem województwa, panem Markiem Sową, starostą powiatu oświęcimskiego, panem Swym Krawczykiem, z prezydentem miasta Oświęcimia, Jerzym Hierutem, służącym rozwojowi uczelni. Spotkałem się również ze starostą powiatu oświęcimskiego, panem Jackiem Jączykiem. Także niezwykle cenne były spotkania z panią Wiesławą Drabek-Polek, mające między innymi na celu wspólne działania na rzecz właściwego startu absolwenta. Te spotkania pokazują nam chęć z obu stron, mającą troskę o studenta absolwenta. Miałem przyjemność spotkać się z dyrektorami szkół średnich. Jesteśmy w trakcie podpisywania umów o współpracy. Umowę o współpracy uczelnia podpisała z zespołem nr 1, o czym mówiłem, i również z powiatowym zespołem nr 2. Szkół Ogólnokształcących, Mistrzostwa Sportowego i Technicznego Oświęcimia. W
wyniku wszechstronnych rozmów ze zespołem szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu powstał wspólny projekt Inżynier z Oświęcimia, złożony do bazy projektu Urzędu Marszałkowskiego Małopolski. Uczelnia niebawem poinformuje Państwa o kolejnej. Uważam także o ważnej inauguracji. Będzie inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego Młodzieżowego Otwartego. Chcemy współdziałać ściśle z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Uczelnia przygotowuje ofertę kursów językowych, w szczególności tych przygotowujących do matury. Niewątpliwie, skoro mowa o ofercie językowej i planach nowej strategii dla segmentu języków, filologii naszej uczelni, znaczącym wzmocnieniem jest dar Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolski w postaci kilkutysięcznego księgozbioru nam przekazanego. Za to składam bardzo serdeczne podziękowania. Uczelnia ma kadrę, która jest związana z renomowanymi uczelniami. Mam tu na myśli m.in. najstarszą uczelnię w Polsce, jedną z najstarszych w Europie Uniwersytet Jagielloński. To uczelnia patronacka. Ale również chcemy dalej pogłębiać zacieśniać współpracę. Schodząc niżej, do wydziałów instytutów. Chcemy rozwijać także współpracę z innymi uczelniami, jak Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Uniwersytetem Rolniczym. Zwiększa się potencjał ludzi nauki zatrudnionych w naszych uczelni jako podstawowe miejsce pracy. Administracja uczelni to profesjonalna kadra, oddana na rzecz pomnażania dobra uczelni. Uczelnia ma swoje już trwałe osiągnięcia, między innymi w dziedzinie dyscypliny pedagogii. Mam tu na myśli działalność naukowo-badawczą Instytutu Pedagogiki, który jest stroną w Międzynarodowym Programie Badawczym. W uczelni działa Stowarzyszenie Akademicka Inicjatywa Politycznych POLIS na czele z panem docentem Jackiem Urbińskim. Razem ze Stowarzyszeniem na rzecz Kołownictwa Obywatelskiego Dolna z Mikołowa realizuje projekt Masz Prawo, program edukacji obywatelskiej, dzięki któremu wspierane będą wszelkie inicjatywy obywatelskie podejmowane przez mieszkańców ziemi oświęcimskiej i mikołowskiej. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu. Szczególne osiągnięcia na uczelni w dziedzinie szeroko rozumianych praw człowieka. Należy mieć tutaj Instytut Politologii, który miałem zaszczyt kierować, ale to zasługa zespołu, któremu przewodzi obecny dyrektor Instytutu dr Krzysztof Żarna. Ten segment praw człowieka to niewątpliwie jeden z najistotniejszych elementów naszej dydaktyki badań, który podejmują nasi pracownicy. Chcemy badania, dyskusje wokół praw człowieka szeroko, intensywnie rozwijać, przełożyć na wyzwania cywilizacji, na język zrozumiany, jak to się dzieje dawniej i jak cały czas się dzieje, również w końcu XX wieku się działo i może się będzie coś jeszcze wydarzyć. Mamy do tego prawo. Bo przecież tutaj, w tych budynkach, zaczynało się piekło XX wieku KL Auschwitz. To stąd do wolności uciekał Kazimierz Piechowski. To świadectwo piekła Auschwitz przekazuje nam świadek historii tego piekła. Więzień Auschwitz, obecny z nami Tadeusz Sobolewicz. A naszym zobowiązaniem na rzecz budowy sprawiedliwego świata jest nasz patron, rotmistrz Witold Pilecki, ofiara dwóch totalitaryzmów, nazizmu i stalinizmu, bohater dla nas i przyszłych pokoleń. To są dwa istotne przesłania dla nas i dla Państwa. Pamiętając o nich, będziemy kształtować oblicze tej uczelni, która w tym miejscu ma szczególne prawo do swojego funkcjonowania, bo tutaj wpływamy na dobro, a mam tutaj na uwadze dobro, którym jest wykształcenie, jak chce grecki betamenante. Wykształcenie to dobro. Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić. Uczelnia to prestiż, chluba, mozolne wyrwanie oblicza. To wszystko jest możliwe poprzez nieskrępowane myślenie i poszukiwanie prawdy. Nikt nie ma na nią recepty. Bo jak mówi André Gidem, wierz tym, którzy szukają prawdy. Nie dowierzaj tym, którzy mówią, że ją znaleźli. Pragnę na końcu podziękować za wszystkie gratulacje i życzenia, które otrzymałem z racji wyboru na stanowisko rektora. Od władz szczebla wojewódzkiego, pana marszałka, starosty powiatu oświęcimskiego, prezydenta miasta Oświęcimia, różnych instytucji. Dziękuję uczelniom wyższym, ich rektorom za udzielane ich
wsparcie, za udzielane mi wsparcie. Uczelnia Państwowa Szkoła Zawodowa im. Witolda Pileckiego ma zobowiązania wobec pamięci. Wobec pamięci o więźniach piekła Auschwitz XX wieku i rotmistrzu Witoldzie Pileckim, naszym patronie, czy jak chce córka, opiekunie. Nie można zapominać o współczesności, a jednocześnie chcąc być dynamiczną uczelnią, musimy kształtować nowoczesność. Pamięć, współczesność, nowoczesność to są zobowiązania. Nie tylko i wyłącznie dla nas, ale i adresowane również do Państwa. Dziękuję bardzo za uwagę.